Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Dzisiaj będziemy zaczynać serię z Universe Mode. Pomimo, że ten odcinek będzie, no jest to jakby pierwszym odcinkiem, to pewnie będzie zaznaczony jako zerowy, dlatego, że dzisiaj nie będziemy mieli ani Raw, ani SmackDown, a dzisiaj będziemy mieli draft, jako też początek serii, no to zróbmy draft. Zrobimy tutaj draft. Jeśli chodzi o mistrzów na przykład, to zostawiamy to, co się wydarzyło w 2K22 na koniec na WrestleMania, więc kto wygrał, czyli na przykład Cody Rhodes wygrał w main evencie pas WWE, no to on zostanie dalej z nami mistrzem, chyba że będzie na SmackDown, to wtedy straci ten pas naprawdę, no bo jednak pasy zostają tak jak, choć w sumie, no nie wiem, zobaczymy. Jeśli na przykład Bryan Danielson wygrał pas World Heavyweight na WrestleMania, więc jeśli na przykład Bryan Danielson pójdzie na Raw, a Cody na SmackDown, no to po prostu tylko te pasy będą zamienione. Oni będą, Cody po prostu będzie mistrzem dalej WWE, tylko że będzie na SmackDown. A Bryan Daniel będzie tutaj na Raw z mistrzem World Heavyweight, więc po prostu te pasy tylko się zmienią. Na Raw teraz już by nie byłby WWE Championship, tylko World Heavyweight, więc wiadomo chyba w miarę jakby to wyglądało. Postanowiłem też, że tutaj ja nie będę wybierał jakby tych rosterów, tylko żeby było może ciekawiej, będę miał to bardziej losowane na kole, jako że ja tutaj w Universe Mode prowadzę i Raw i SmackDown, nie chcę, żeby było coś takiego, że na przykład, może tak powiem, że wybieram lepszy roster dla jednego brandu, tylko będzie to wszystko w miarę bardziej losowane. Jeśli chodzi o kalendarz, tutaj będzie też, będę to modyfikował, NXT nie będzie u nas w ogóle, będzie tylko Raw, tak, bo w poprzedniej serii z 2K22 będzie Raw, SmackDown, też pay-per-view tutaj pozmieniam, bo nie podoba mi się, że w czerwcu jest Hell in a Cell, na przykład takie rzeczy jak w sierpniu SummerSlam to oczywiście zostawię, w styczniu Royal Rumble też zostawię, no i oczywiście tutaj też WrestleMania, więc takie te podstawowe rzeczy zostawię, ale wprowadzę na pewno też niektóre swoje zmiany. No i tutaj właśnie w Universe, jak na razie, na przykład mamy Adama Cole'a, który wygrał, na przykład nie chciałem w ogóle na początku tych zawodników stworzenia, chciałem ich powoli dodawać, ale na przykład Adam Cole wygrał na WrestleMania w 2K22 Pass Intercontinental, więc go już zostawiłem. Tak samo Bryan Danielson też jest tutaj u nas, bo on też jest mistrzem World Heavyweight tak naprawdę, więc go musiałem zgarnąć, gdzie on powinien tutaj gdzieś być, jest tutaj Bryan Danielson i też kto jeszcze jest? To chyba tylko tyle, chyba tylko oni są jak na razie, a oczywiście inne osoby, które będę chciał, no to będą dodawane, co jakiś czas będą na pewno się pojawić oczywiście, tylko na razie nie chcę po prostu, żeby od samego początku były wszystkie ciekawe postacie, tylko żeby powoli zostały dodawane, a jak na razie tutaj taki mam roster i też na przykład pomimo, że AJ Styles jest na Raw, to tak naprawdę on nie jest na razie na Raw, bo draft dopiero teraz nastąpi, postanowiłem, że też to tak podzielę na kilka rund, najpierw będziemy mieli pierwszą rundę mężczyzn, więc na przykład nie chcę, żeby było coś takiego, nie chcę złączyć kobiety i mężczyzn, bo na przykład załóżmy, że będzie to losowane i Raw na przykład wybierze cztery na przykład najlepsze zawodniczki, to będą mieli strasznie słabą dywizję mężczyzn, jeśli chodzi o main eventową, a za to na przykład SmackDown by miało bardzo słabą dywizję kobiet. Po prostu chcę, żeby kobiety były osobno, a mężczyźni osobno, żeby to w miarę było, żeby były w miarę równe te rostery, bym powiedział. Dlatego pierwsza runda, najpierw będzie tak, pierwsza runda mężczyzn, potem pierwsza runda kobiet, druga runda mężczyzn, druga runda kobiet i tak będzie. Jest to wszystko overallowo też. W pierwszej rundzie będą osoby, które mają 90 overalla lub więcej, więc i takie, które ja biorę, bo na przykład są to też takie osoby, jak na przykład załóżmy, no jest na przykład Batista, ale ja Batista na przykład na razie nie myślę o tym, żeby go brać. Nie brałem chyba ogólnie, wszystkie osoby, które walczą, to będą aktywne osoby, jeśli dobrze pamiętam, lub i też oczywiście Adam Cole i Bryan Danielson. Chyba wszystkie będą aktywnymi osobami, możliwe, że kogoś dodam, ale to jeszcze zobaczymy, ale to pewnie nie na początku, tylko też w przyszłości, jak inne osoby będą dodawane na przyszłych pay-per-view na przykład. Więc tak jak mówiłem, w pierwszej rundzie będzie dokładnie 12 osób, tyle przeszedłem cały roster, no i tyle osób miało powyżej 90 overalla. Choć Bryan Danielson chyba nie ma na przykład, jeśli dobrze widziałem, ale ja go wziąłem, nie ma czy ma? Już szybko chciałbym tutaj zobaczyć, co Bryan Danielson ma, ale i tak bym go wziął, no bo jako mistrz World Heavyweight musi być w pierwszej rundzie. Dlatego w pierwszej rundzie, z tego co liczyłem, jest 12 osób, więc po 6 na Raw i SmackDown. Będzie to oczywiście losowane na kole, żeby było sprawiedliwie. Potem będziemy mieli pierwszą rundę kobiet, czyli nie wiem ile, jeszcze nie sprawdzałem akurat, ile zawodniczek ma powyżej 90 overalla, jak na przykład między innymi 90 overalla ma na przykład Bailey, na przykład Becky, na przykład Bianca. Zobaczę, jeśli nie będzie dużo takich zawodniczek, to na przykład jeszcze 89, 88 załapią się do pierwszej rundy, ale to w miarę jak będzie to szło, tak wszystko będzie w miarę widoczne i zrozumiałe, bym powiedział, więc pora teraz przejść do pierwszej rundy draftu.
i możemy już wybierać zawodników do pierwszej rundy. Jak widać, jest tutaj koło z tymi 12 zawodnikami, którzy są w pierwszej rundzie. I też jedna rzecz, którą warto powiedzieć, na przykład mamy tutaj Jaya tylko Uso, a nie Jimmy'ego, który też ma 91 overalla, ale postanowiłem, że tag teamy nie będą tutaj rozłączane, więc załóżmy, że ktoś na przykład wybierze Jaya Uso, to od razu bierze też Jimmy'ego, ale nie cały Bloodline, to jest na pewno ważne, bo jednak nie chcę całych frakcji, żeby były razem, ale chcę, żeby tag teamy jednak były razem, więc na przykład też załóżmy, że ktoś wybierze Xaviera Woodsa, to też od razu dostaje całe New Day, więc to też jest na pewno ważne, a jednak właśnie całego Bloodline, na przykład czy całych frakcjach Judgment Day, nie chcę jednak wszystkich brać naraz, bo tak postanowiłem, że jednak nie będzie, jednak będziemy maksymalnie tutaj te trzy osoby, jak na przykład w New Day, bo tak to nie ma potem tag teamów chyba takich większych. Jeśli są Legado del Fantasma, może tutaj być, w tym jeszcze nie sprawdzałem, bo Universe Mode dosłownie dopiero co odpaliłem, więc no jeśli Legado del Fantasma, no to też myślę, że tam akurat to jest jakby jeden tag team, na przykład Judgment Day tam nie ma jakby tag teamu, można powiedzieć, to jest po prostu frakcja solowych zawodników. Wiadomo, że na przykład Priest walczył z Mysterio kiedyś o tag team, ale żaden z nich nie walczy tak cały czas w tag teamowej dywizji, nie walczą o pasy tag teamu, tylko każdy jest praktycznie skupiony na sobie, można tak powiedzieć. Każdy walczy na przykład Balor na przykład z Edge'em, Dominik Mysterio z Rey Mysterio, Rhea Ripley teraz będzie miała jakieś inne zawodniczki, więc po prostu to nie jest taka frakcja jak Legado del Fantasma, gdzie Legado del Fantasma to jest właśnie taka trzyosobowa frakcja plus Zelina, ale Zelina to jest tylko menadżer, więc tym bardziej taka frakcja według mnie spokojnie może przejść razem na cały roster, więc myślę, że z każdym tak naprawdę, jeśli będą jakiś będzie coś niepewne, to będę oczywiście mówił. No a my już możemy przejść do pierwszego wyboru, więc zobaczmy. Też wylosowałem, czy Raw, czy SmackDown będzie miał pierwszego pika i wylosowało się, że będzie SmackDown, więc SmackDown ma pierwszy pik i zobaczmy, kogo z pierwszym pikiem wybierze tutaj SmackDown. I jest to John Cena, więc John Cena, były mistrz World Heavyweight z serii w 2K22, jest pierwszym pikiem SmackDown, więc SmackDown zachowuje sobie Johna Cena. I zobaczmy teraz, najpierw jeszcze, znaczy tutaj wyrzućmy oczywiście Cena, żeby nie był możliwym wyborem. I mamy z powrotem teraz koło tutaj gotowe, więc mamy bez Ciny, kogo wybierze w tym momencie Raw jako swój pierwszy pick. I jest to Jey Uso, czyli Jimmy i Jey zostają na Raw, by naprawdę 2/4, można tak powiedzieć, że 1/2 nawet łatwiej Bloodline'u zostaje na Raw. Tylko jeszcze zobaczymy, czy na Raw też zostanie Solo. Solo w sumie znaczy nie było, czy Roman zostanie tam naprawdę. Teraz przechodzimy na SmackDown i do SmackDown przechodzi Randy Orton, czyli mamy dwóch zawodników, którzy walczyli ze sobą. Na WrestleMania była walka John Cena kontra Randy Orton u nas, więc oni dalej tutaj będą razem na rosterze. Choć w sumie poprzednim nie byli, bo w poprzednim sezonie w 2K22 Randy był na Raw, więc to też na pewno może być ciekawa rywalizacja, która się może nawet odnowić tam. Wracamy teraz do Raw i teraz na Raw, kogo tam będziemy mieli obok Usos, będzie to Roman Reigns, czy jednak Raw ma duże szczęście i Bloodline ma duże szczęście, bo Roman Reigns zostaje na Raw i też będzie Bloodline, będzie cały Bloodline, jeszcze tylko Solo zostało, zobaczymy, czy Solo da radę jakoś też wejść razem z Bloodline'em. Zobaczymy, ale naprawdę myślałem, że jednak szczerze, że to nie będą razem, ale tak widocznie, tak miało być widocznie, więc pora teraz na SmackDown. Kto dołączy do Randy'ego i do Ciny? Dołączy tam Bryan Danielson, czyli mistrz obecny. Ciekawe jest to, że prawie cały czas te rostery wyglądają tak samo, tak naprawdę. Jedyne, co się zmieniło, to że Randy Orton będzie teraz na SmackDown, ale jeszcze mamy wielu, wielu zawodników, więc jeszcze o to nie ma co się bać, na pewno będzie różnie, ale Bryan Danielson ze swoim pasem World Heavyweight zostaje dalej na SmackDown, więc to będzie ciekawe. Ciekawe będzie, bo jeśli Cody przejdzie na SmackDown, no to straci, będzie musiał zostawić swój pas swój WWE Championship, oczywiście pas. No ale zobaczymy, musi po części mieć nadzieję, że będzie na Raw, wtedy zachowa swój pas. A teraz możemy iść dalej. Kto właśnie przejdzie teraz do Raw? Czy będzie to Cody Rhodes? Będzie to Seth Rollins, czyli Seth Rollins też zostaje dalej naszym mistrzem United States, bo to on wygrał ten pas z Jonem Moxim na pay-per-view WrestleMania, więc on zostaje dalej naszym mistrzem United States. Naprawdę niedużo się tutaj zmienia, ale zobaczmy, co teraz się wydarzy. Kto przejdzie o SmackDown? Czy będzie jakaś nowa postać na SmackDown? Nie będzie nowej postaci na SmackDown, bo będzie to Drew McIntyre, który był pierwszym mistrzem World Heavyweight i on zostaje na SmackDown. Naprawdę dużo się tutaj nie zmieniło jak na razie, ale z jednej strony spoko, a z drugiej nie. Chciałbym troszkę więcej zmian, no ale to nie mój wybór. Oczywiście to wszystko jest losowane. Idziemy na Raw teraz i do Raw przechodzi
Można tak powiedzieć, że nie przechodzi, a debiutuje, bo Gunther nie był w poprzednim 2K. Gunther będzie na Raw, więc to może być naprawdę spore zagrożenie dla obecnego mistrza Cody'ego Rhodesa. Chyba że Cody Rhodes odejdzie oczywiście na SmackDown, to wtedy będzie trzeba wybrać nowego mistrza. Więc Gunther jest na Raw. Teraz jest duża szansa, że Lesnar i Edge byli obydwoje już na SmackDown poprzednio i zobaczymy, czy obydwoje zostaną. I będzie tutaj, będzie Cody Rhodes, czyli jednak Cody Rhodes będzie musiał zwakować pas tutaj WWE Championship. Jakby Bryan Danielson przeszedł na Raw, no to wtedy by się zamienili, tak może by się nie zamienili pasami, tylko po prostu na SmackDown byłby mistrz WWE, a na Raw byłby mistrz World Heavyweight. A tak to Cody będzie musiał zostawić swój pas, więc Roman Reigns, który ma klauzulę rewanżu, będzie nie musiał się bić z Cody Rhodesem, na co myślę, że na pewno po części mógł liczyć, no bo jednak jak już, no w sumie on nie przegrał, no bo Balor bardziej był przypięty, ale no ale i tak może woli tak, żeby było. Zobaczmy na Raw, czy tutaj Lashley był, a Edge i Lesnar byli na SmackDown, więc jest duża szansa, że na Raw będzie nowa postać i będzie nowa postać, a jednak nie, to nie będzie nowa postać, Bobby Lashley był już na Raw, więc Lashley zostaje na Raw i teraz przechodzimy do SmackDown. Teraz na pewno ktoś zostanie ze SmackDown, bo i Edge i Lesnar byli obydwoje. I zostanie Edge. Edge zostanie, a Lesnar pójdzie na Raw. Czyli mamy pierwszą rundę zrobioną. Możliwe, że gdzieś teraz będą wyniki pierwszej rundy. Możliwe, że jeśli to zrobię, no to będą te wyniki oczywiście. No i teraz pora przejść do pierwszej rundy draftu kobiet. I mam już gotową pierwszą rundę kobiet tutaj draftu i postanowiłem, że jednak nie będą tutaj same zawodniczki, które mają 90 overalla, dlatego że tutaj było ich za mało zdecydowanie, nie wiem, 6, 5 byłoby tych zawodniczek, więc postanowiłem, że sam podzielę, które zawodniczki według mnie powinny być w pierwszej rundzie, a które powinny być w drugiej rundzie, więc mamy 10 ostatecznie zawodniczek tutaj w tej pierwszej rundzie, a dokładnie jest to Bayley, Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair, Rhea Ripley, Ronda Rousey i To właśnie były 6 tych zawodniczek, które miały jedynie ponad 90 overall, więc jeszcze postanowiłem, że dodam Alexa Bliss, Asuka, Liv Morgan i Raquel Gonzalez. Tak wygląda pierwsza runda draftu kobiet. No i zobaczymy. Tutaj Raw zaczyna, jako że SmackDown zaczyna w poprzedniej rundzie, tak teraz Raw zaczyna tutaj w pierwszej rundzie, więc kogo Raw tutaj wybierze na sam początek? I jest to Charlotte Flair. Więc Charlotte Flair jest pierwszą zawodniczką, która będzie na rosterze Raw. Też jak w poprzednim sezonie, nie ma tutaj zmiany. Charlotte Flair była na Raw i zostaje ewidentnie tutaj, jak widać, na Raw. Zobaczmy, kto będzie na SmackDown. Pierwszy pick SmackDown jest to Bayley. I Bayley zostaje na SmackDown, ale tym razem nie będzie tutaj sama, bo będzie też z Damage Control. Postanowiłem ostatecznie, na 100% ostatecznie, że to jest, tak będzie, że jednak wszystkie frakcje niech już będą razem, więc też Bloodline będzie cały razem, Judgment Day będzie cały razem, żeby było sprawiedliwe, żeby nie było, że niektóre tag teamy biorę jako wyjątek, niektóre nie, niektóre frakcje biorę na wyjątek, właśnie, no nie chcę czegoś takiego, wolę, żeby było sprawiedliwie, po prostu jak kogoś masz z frakcji, to cała ta frakcja idzie. Jeśli jesteś tutaj właśnie w 2K23, tutaj w grze od razu jako tag team, no to idziecie razem, więc Bayley idzie na SmackDown, zostaje tutaj na SmackDown, ale tym razem będzie tutaj z Io Sky i Dakota Kai, więc taka jest jedyna zmiana. Wracamy teraz na Raw. Przedtem była Charlotte Flair i kto będzie tutaj razem z Charlotte? Będzie to Asuka. Asuka też była na Raw. To jest naprawdę aż niesamowite, aby tak prawie wiedziała dokładnie, jak wygląda poprzedni sezon. I jakby te same osoby tutaj brały, no troszkę dziwne, no ale dobra. Idziemy dalej, SmackDown, drugi pick dla SmackDown, obok Bayley i w sumie też całego Damage Control będzie Liv Morgan. Liv Morgan wygrała walkę na WrestleMania Women's Battle Royale i ona też ma gwarantowaną walkę o pas kobiet. I co jest też ciekawe, będziemy w tej serii mieli tutaj pas kobiet na Raw i na SmackDown osobno. Postanowiłem, że tak zrobimy ostatecznie, że będzie na Raw i na SmackDown, bo jednak jest za dużo dobrych zawodniczek, żeby... Bo właśnie praktycznie to by było tak, że jedna dobra zawodniczka by została w jednej serii, właśnie może z max z jedną szansę, więc chcę, żeby jednak ta dywizja kobiet nie tylko była podzielona na brandy, ale też na dwa pasy, więc Liv Morgan może nawet dostanie szansę. Zobaczymy, gdzie Rhea Ripley będzie, bo Rhea Ripley skończyła też serię jako mistrzyni kobiet, więc gdzie Rhea Ripley pójdzie, tam będzie mistrzem. Jeśli pójdzie na SmackDown, to oznacza, że jest mistrzynią SmackDown. Jeśli pójdzie na Raw, to oznacza, że jest mistrzynią Raw, więc to też zobaczymy. Ale Liv Morgan jest na SmackDown. Idziemy dalej. Rhea Ripley, kto wybierze ją? Jestem bardzo ciekawy, gdzie będzie mistrzyni obecna.
Alexa Bliss będzie na Raw, to jest zmiana. Bliss była na SmackDown w poprzedniej serii, więc mamy przynajmniej tutaj jakąś oczywiście zmianę, to na pewno fajnie. Idziemy dalej. Jestem ciekawy, kiedy będzie wybrana Rhea Ripley. Kto tutaj wybierze Rhea Ripley? I będzie to SmackDown. SmackDown bierze Rhea Ripley, czyli też cały Judgment Day, co jest też bardzo ważnym aspektem. I to też oznacza, że. To też oznacza, że na SmackDown będzie mistrzyni Rhea Ripley, a na Raw będzie ten pas kobiet zwakowany i prawdopodobnie na pierwszym pay-per-view dowiemy się, kto będzie pierwszą mistrzynią kobiet na Raw, więc to też na pewno będzie bardzo ciekawe. Więc zostały nam cztery tutaj zawodniczki. Kto teraz pójdzie na Raw w tym momencie? I będzie to Ronda, tak, będzie to Ronda Rousey, czyli Ronda zostaje na Raw, była przez chwilę tam mistrzynią i zostaje teraz na Raw. Idziemy do SmackDown, przedostatni wybór SmackDown. Czy na SmackDown zostanie Bianca albo Becky? Będzie to Raquel Rodriguez. Akurat wszystkie te trzy zawodniczki były na SmackDown, więc na pewno teraz Raquel jest tutaj już, to wiemy. I też ona będzie tutaj z Aliyą, bo jednak Aliyah jest tej jakby po części drugiej rundzie, ale ona jest w tak teamie z Raquel, więc Raquel i Aliyah będą razem na SmackDown, no bo tutaj są w grze od razu jako tag team, więc tak zrobimy. I teraz zostają dwie zawodniczki, więc dwa bardzo mocne piki. Jeszcze kogo Raw tutaj dostanie? Czy będzie to Becky, czy będzie to Bianca? Będzie to Becky, więc Becky będzie na Raw. Jedna na pewno z faworytek do tego, żeby zostać pierwszą mistrzynią kobiet na Raw. I to też oznacza oczywiście, że Bianca Belair zostaje na SmackDown, więc na pewno Ripley będzie miała ciekawe tam rywalki, a na Raw też będzie na pewno ciekawa dywizja kobiet. I przechodzimy teraz już do drugiej rundy draftu mężczyzn. I przed nami teraz druga i ostatnia runda mężczyzn w drafcie. Postanowiłem, że w drugiej rundzie po prostu będą wszystkie osoby, które po prostu jeszcze zostały i które będą w drafcie, bo postanowiłem też, że nie będzie tak, że cały dosłownie roster będzie w drafcie, no bo niektóre osoby, na przykład załóżmy najprostszy przykład, na przykład, no nie wiem, Akira Tozawa, on nie będzie w ogóle używany, nie mam w ogóle dla niego planu, to nie oznacza, że na pewno nie będzie, nigdy się nie pojawi, po prostu może się pojawić jako wolny agent. Kilka takich osób będzie, które możliwe, że się pojawią jako wolny agent, ale na razie nie mam, nie będą na żadnym brandzie, ale to oczywiście mogą przed sobie wywalczyć kontrakt. Wszystko będzie dopiero w przyszłości, dowiemy się, czy właśnie będą jeszcze też, bo będą mogły być dodawani gracze, różne, nie gracze może, a zawodnicy będą mogli być dodawani tak naprawdę. No ale dobra, możemy teraz przechodzić do drugiej rundy i znowu ta SmackDown zaczyna, więc zobaczmy, kto będzie pierwszym wyborem SmackDown w drugiej rundzie. Mamy tutaj też tag teamy jako jedność i wybrany pierwszy z Apollo Crews przez SmackDown. Dużo tutaj jest zawodników, oczywiście tutaj jest dużo, dużo więcej opcji, no ale to jest losowanie, żeby było sprawiedliwie, więc no akurat tak wyszło, że to Apollo Crews jest pierwszym zawodnikiem SmackDown. Teraz pora na Raw. Kto będzie teraz na Raw? I na Raw będzie. Czy ja nie wyrzuciłem Apollo Crewsa? A, nie dałem apply change. Dobra, no dobra, więc jeszcze raz mam teraz. Teraz na pewno sobie Raw wybierze zawodnika, którego oczywiście zabiorą do siebie, i Raw wybiera samego Zayna. Nie mam tutaj samego Zayna i Owensa jako razem, bo nie chcę ich troszkę marnować w tak teamowej dywizji. Wolę, żeby oni walczyli osobno. No i Kevin Owens też ma też walkę o pas w przyszłości, do czego też przejdziemy, jak on będzie wydraftowany. Ale nas sami Zayn będzie na Raw, więc taka potencjalna walka przez Bloodline'em. Chodziłabym, żeby Zayn się zajmował swoimi sprawami, a Bloodline swoimi. Może tak będzie po prostu lepiej. Wracamy do SmackDown. Drugi pick SmackDown to będzie. Będzie to. LA Knight? Chyba tak, LA Knight. No to jest ciekawa postać. Myślę, że może naprawdę coś ciekawego zrobić na SmackDown, zdecydowanie. Ma potencjał. Na pewno LA Knight ma potencjał, to trzeba na pewno przyznać, więc może jakiś pas midcardowy. Widzę na pewno jako takiego pretendenta, takiego pasa. Wracamy teraz na Raw. I na Raw zobaczymy teraz. Teraz mamy pierwszy tag team, czyli Massey i Monsieur, chyba jeśli dobrze pamiętam, tak się wymawiało. Ten tag team będzie na Raw. Też właśnie tutaj tag teamy, jak mówiłem, są razem, więc na przykład jak ktoś wybierze, nie wybierze ktoś na przykład tylko Angelo Dawkinsa, tylko od razu Street Profits, więc też mamy pierwszy tag team już tutaj, bo oczywiście już na przykład wiemy, że Judgment Day jest na SmackDown, wiemy, że Usos i ogólnie Bloodline jest na Raw, ale też żeby nie było, żeby wszystko było jasne, na sam koniec, po wszystkich wyborach, przejdziemy z powrotem do gry i tam już prześledzimy wszystkich zawodników i tam pokażę każdego, gdzie jest, bo możliwe, że wiem, że możliwe, że niektórzy troszkę się pogubili, kto gdzie jest, ale to będzie na koniec pokazane, na sam koniec odcinka pierwszego, czy tam zerowego w sumie, będzie to pokazane, kto gdzie jest. A teraz już ten tag team możemy tutaj wyrzucić i wracamy teraz, jeśli dobrze pamiętam, SmackDown wybiera z powrotem. I kogo będzie tutaj miał SmackDown? SmackDown wybiera
Tommaso Ciampa, to jest solidny pick. Tommaso Ciampa był w poprzedniej części, zaczynał na SmackDown, ale potem przegrał z Johnnym Gargano i musiał odejść i przeszedł oczywiście tutaj na Raw. Widzę tutaj, że jest, no dobra, teraz możemy wybierać i teraz na Raw przejdzie kto, czy będzie to tag team, czy będzie to sam zawodnik, będą to Creed Brothers, więc jest pierwszy tag team, który jest z NXT. Ciekawy tag team, na pewno mają potencjał. Czy zostaną mistrzami tag teamu? Akurat tutaj tag teamowe pasy będą jednak jedne, postanowiłem, że chyba będą, tak, będą jedne, tak, postanowiłem, że będą jedne, już to jakoś jednak wolę jednak, żeby te pasy tag teamowe były jedne, tak jakoś ostatecznie postanowiłem, chyba, przynajmniej teraz pamiętam, bo pamiętam, że 8 pasów miało być, więc jeśli dobrze pamiętam, a może będą osobne jednak, to jeszcze wszystko będzie na koniec, wszystko jeszcze będzie na 100% poinformowane na koniec, ale wiemy, że Creed Brothers są na Rose, tego co też pamiętam, bo ja się troszkę pogubiłem przez to wszystkie, przez całe gadanie, ale sadzam się dalej, to oni są dalej na Raw teraz, więc wracamy do SmackDown. SmackDown nie ma jeszcze ani jednego tag teamu. Nie mają tag teamu, ale mają za to Omasa, który też od razu razem w pakiecie z MVP, więc mają giganta SmackDown, ciekawego też zawodnika, który też nawet potencjalnie spokojnie myślę, że może powalczyć o pas nawet WWE Championship, więc to na pewno może być ciekawe. I Viking Raiders teraz są na Raw, więc Raw idą bardziej, bym powiedział, troszkę w taką dywizję tak teamową. To też im się może na pewno opłacić, bo jednak dobrze czasami mieć tak teamy, ale z drugiej strony lepiej, żeby SmackDown też powybierało tak teamy, bo będę musiał ja sam im przerzucić jakieś tak teamy. I mają tak team. Może to nie jest mocny, może to jest jeden z gorszych, ale Mahal i Shanky będą razem na SmackDown tutaj. Może to nie jest mocny tag team, ale z drugiej strony lepiej może mieć cokolwiek niż nic tak naprawdę. Choć dywizja Raw tag teamowa wygląda jak na razie znacznie lepiej. Ale dalej New Day są na przykład. Nakamura teraz przechodzi do Raw, więc Raw mają dobrego zawodnika w dywizji midcardowej, bym powiedział, a nawet mógłby spokojnie walczyć w dywizji o najważniejsze pasy tak naprawdę. O ten najważniejszy pas. Idziemy do SmackDown. SmackDown będą mieli Brawling Brutes, więc oni nie tylko mają jednego, nie dwóch, a trzech aż zawodników. Mają Sheamusa, Butcha i Rich Hollanda, więc to jest akurat bardzo dobry wybór. Przydał im się naprawdę taki bardzo solidny tag team w postaci Butcha i Rich Hollanda. I to właśnie mają. Idziemy dalej tutaj. Kolejny wybór dla Raw to będzie Karrion Kross i Karrion Kross też tutaj oczywiście jest w pakiecie ze Scarlett od razu, więc kolejny mocny zawodnik, którego w sumie nie widzieliśmy Karriona zbytnio ostatnio w ostatnim Universe Mode, więc na pewno tutaj będzie miał jakieś szanse. Idziemy do SmackDown i na SmackDown będzie Mustafa Ali, więc Mustafa Ali, który był już na SmackDown, zostanie na SmackDown. Też ma na pewno jakieś tam możliwości walki, na przykład o pas United States Intercontinental. Dopiero dowiemy się, jaki tam pas będzie. Choć, no tak, możemy się już dowiedzieć, bo Adam Cole, który jest obecnie mistrzem SmackDown, nie wiadomo, mistrzem Intercontinental, nie wiadomo, czy będzie jeszcze na SmackDown, więc to będzie na pewno ciekawe. I teraz Dexter Lumis jest na Raw, więc to jest na pewno postać, którą nie mieliśmy. Jego na pewno jeszcze nie mieliśmy w poprzedniej części, więc Dexter Lumis jest tutaj już na Raw. Wracamy z powrotem tutaj na SmackDown. I na SmackDown zobaczymy The New Day, więc mają mocny bardzo wybór. New Day też zostaną mistrzami tag teamu, bo oni wygrali na WrestleMania. I jeszcze na 100% będę potwierdzony, jeśli będą osobno pasy Raw tag teamu, no to oczywiście zostaną tylko z jednymi pasami, ale też się dowiem. Tak jak mówiłem, to jeszcze sobie na pewno przeanalizuję wszystko. Na razie wiemy tylko to, że New Day. Gdzie tutaj mamy ich? Wyrzuciłem ich, czy nie? Nie wyrzuciłem ich jeszcze, dobra. Więc New Day mamy. I idziemy teraz dalej. Kto będzie na Raw? Kto będzie teraz na Raw? I będzie to Alpha Academy, więc mamy kolejny tag team. Tym razem Chad Gable i Otis będą razem na Monday Night Raw. Oni już byli, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, to byli właśnie na Raw w poprzedniej serii. Wracamy do SmackDown. SmackDown mają Rey Mysterio, czy to Miza? Rey Mysterio, więc to jest naprawdę bardzo dobry
zawodnik, oczywiście, który też może być w obydwu dywizjach i Intercontinental, czy tam bardziej może, bo jeszcze nie wiadomo, bardziej tam dywizja. Na pewno w sumie Intercontinental, na pewno to będzie pas Intercontinental, tylko jeszcze nie wiadomo, czy Adam Cole będzie tym mistrzem, więc może on walczyć albo o pas Intercontinental, albo o pas World Heavyweight, nie, tak, World Heavyweight, tak, na SmackDown mamy pas dalej World Heavyweight, więc to na pewno i Rey Mysterio wyrzucamy sobie tutaj. I możemy iść dalej. Raw, kogo tutaj zgarnie, przydałby się im, myślę, że taki zawodnik pojedynczy niż tag team. I mają pojedynczego zawodnika, The Miz. Kolejny zawodnik, który spokojnie mogę powiedzieć, że może i w tej dywizji być, więc zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Idziemy do SmackDown. I na SmackDown zobaczymy Carmelo Hayesa, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący wybór. Carmelo Hayes, który jest w rzeczywistości mistrzem NXT. Jest naprawdę bardzo ciekawą postacią i może naprawdę bardzo bardzo ciekawą, w sumie świeżość i dużo ciekawych rzeczy może wnieść na SmackDown ze sobą razem, więc już na pewno nie mogę się oczekać tego właśnie. I teraz mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Teraz chyba Raw wybiera. Na pewno oglądnę sobie oczywiście potem Raw wybiera Johnny'ego Gargano, który był na SmackDown długo był mistrzem tam w poprzedniej serii. Jeśli się pomylę, bo na przykład wydaje mi się, że to Raw go wybiera. Ale jeśli naprawdę go SmackDown wybiera, to i tak zobaczę sobie to na nagraniu, więc na 100% kto ma być na SmackDown, ten będzie na SmackDown, a kto ma być na Raw, ten będzie na Raw. Nawet jeśli teraz coś pomieszałem. Idziemy dalej, na SmackDown wędrują Street Profits, kolejny mocny tag team, więc już nawet bym powiedział, że to teraz dywizja SmackDown tak szybko nagle wygląda tag teamowa lepsze niż Raw, bym powiedział. New Day, Street Profits, Brawling Brutes, naprawdę mocna dywizja. Naprawdę bardzo mocna dywizja. Teraz Raw mogą zgarnąć jakiś tag team, na pewno jeszcze kilka tag teamów jest ciekawych do wzięcia, ale Raw zgarnia Tylera Bate'a, też zawodnik, który nie walczył za dużo na poprzednim Universe Mode i był też na SmackDown. Może na Raw znajdzie coś dla siebie, można tak powiedzieć, coś ciekawego, co będzie mógł zrobić. Wracamy na SmackDown, myślę, że oni powinni zgarnąć jakiegoś jednego zawodnika, bo tag teamową dywizję mają mocną, ale zgarniają kolejny tag team, jest to Angel i Umberto, więc mamy kolejny tag team. Już też zaklepane, można tak powiedzieć, dla SmackDown. I wyrzucamy już ten tag team i idziemy dalej. Idziemy teraz na Raw. Czy Raw zgarną jakiś tag team? Raw zgarną Ricochet, więc to jest dobry bardzo też wybór. Ricochet, były mistrz Intercontinental, też był na początku na Raw, ale w wyniku wymiany za Ciampę powędrował na SmackDown i to naprawdę bardzo dobrze sobie ostatecznie poradził. Teraz wraca z powrotem na Raw. I zobaczmy, kogo będziemy mieli na SmackDown. Na SmackDown pojawi się Veer Mahan, więc zawodnik, który w rzeczywistości tak naprawdę nagle zniknął i też WWE nie wiedziało, co z nim zrobić. Zobaczymy, czy tutaj u nas w Universe Mode poradzi sobie. Mam nadzieję, że będziemy może mogli z niego zrobić jakąś bestię. Na Raw teraz zobaczymy Barona Corbina. Baron Corbin jest na Raw. Też był poprzednio na Raw. Nigdy nie był mistrzem żadnym, ale walki o pas United States miał i też może dalej będzie tutaj miał, bo Seth Rollins dalej został mistrzem, więc może będą się tam z sobą mierzyć. Na SmackDown zobaczymy Logana Paula, to też kolejny ciekawy wybór. Logan Paul, który już w tym Universe Mode będzie tutaj jako zawodnik stały i zobaczymy, czy też da radę wygrać jakieś pasy, bo potencjał ma duży ten zawodnik, to na pewno, ma bardzo duży potencjał. Jeszcze kilka tag teamów mamy, więc wolałbym, żeby Raw zgarnął jakiś tag team, byłoby myślę, że lepiej, ale Raw za to zgarną Owensa, czyli Owens i Zayn są na Raw, więc jeśli będzie trzeba, to można ich sformować jako tag team, więc to warto też wziąć pod uwagę. Bardzo dobry wybór tutaj Raw, bo też on jest, tak jak mówiłem, właśnie wszechstronny, może być i zawodnikiem solo, i też zawodnikiem, który może być w tag teamowej dywizji. Teraz na SmackDown zobaczymy Madcap Moss. Madcap Moss jest na SmackDown, kolejny też zawodnik, który w poprzednim 2K nie było go akurat u nas w Universe Mode. Więc też na pewno ciekawa nowa postać. Wracamy do Raw. Czy Raw da radę zgarnąć jakiś tag team, który już jest od razu tutaj zrobiony? Może nie, ale za to mam Adama Cole'a, więc wiemy już jedno. Pas Intercontinental na SmackDown będzie zwakowany, bo Adam Cole przenosi się na Raw. Oj, tam może mieć naprawdę ciekawe feudy. Roman Reigns tam jest, Seth Rollins tam jest. Jest tam wiele ciekawych naprawdę postaci. Więc to może być bardzo ciekawe, co tam będzie się działo na Raw. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz z powrotem na SmackDown.
I na SmackDown zobaczymy Zigglera i Ruda, czyli oni zgarniają kolejny jeszcze tag team. Zabezpieczyli sobie zdecydowanie tutaj dywizję tag teamową, to na pewno, ale myślę, że teraz już powinni wybierać same osoby, które nie są w tag teamach tak naprawdę. Row wybiera w tym momencie Brona Breakera. Kolejny ciekawy bardzo wybór, bo Bron Breaker to jest zawodnik, który też dopiero tutaj debiutuje, jeśli chodzi o 2K23. Były długi mistrz już NXT. Nie spotka się z Carmelo Hayesem akurat, ale i tak też spokojnie, jeśli dobrze będzie szło, może nawet powalczyć o pas WWE Championship zdecydowanie. Jeden już z ostatnich wyborów. SmackDown wybierze kogo w tym momencie? SmackDown wybierze Graysona Wallera, kolejny zawodnik, który też debiutuje, też z NXT. Też ciekawa postać, która na przykład może się zmierzyć z Carmelo Hayesem w sumie. W rzeczywistości będą walczyć teraz o pas NXT na następnym pay-per-view, więc to może być też na pewno ciekawe. Jest tu m.in. dalej Strowman, jest Styles, więc naprawdę są ciekawe wybory. Kogo wybierze Raw? Raw wybiera Fury'ego, więc Fury zostaje dalej na Monday Night Raw. Choć teraz bym powiedział, że już jest większą postacią troszkę. Nie wiem, czy już na dywizję, żeby walczyć o pasy, o pas WWE Championship, a na pewno już jest większą postacią niż poprzednim Universe. Na pewno będzie przynajmniej. I na SmackDown trafia AJ Styles, więc bardzo mocny wybór tutaj w wykonaniu SmackDown. AJ Styles zostaje na SmackDown. To jest też dobry zawodnik, żeby mieć, bo on potrafi i być w dywizji tutaj midcardowej i w też dywizji o pas World Heavyweight. Jeden już z ostatnich wyborów i Raw wybiera Brona Strowmana, więc mają oni też swojego giganta. SmackDown ma Omosa, a oni mają Brona Strowmana. Mamy już trzy piki do końca. Trzy piki już do końca. I SmackDown wybiera Wesley. To będzie Wesley. Wesley kontra na przykład Carmelo Hayes. To brzmi naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczymy, czy tak ostatecznie będzie. I teraz czy Raw wybierze tak, czy wybiorą Matta Riddla. I Raw wybiera Riddla, ale... Czy jednak nie, na SmackDown jest Randy Orton, bo to też jest tag team, który tutaj postanowiłem, że u mnie nie chcę ich też marnować, że walczyli w dywizjach solowych, ale jeśli byłby na SmackDown, to mogliby złączyć tag team, a tak to jednak będzie musiał Riddle działać sam. Na pewno jest możliwe, że też mogą być potencjalne wymiany, więc myślę, że potencjalna wymiana jakiegoś tag teamu od SmackDown na jakiegoś zawodnika z Raw, myślę, że mogła być ciekawą opcją i myślę, że to możemy zobaczyć, ale takie potencjalne wymiany to dopiero będziemy widzieli podczas tak naprawdę serii, podczas jak tam któryś odcinków, po jakimś przed pay-per-view będzie można zobaczyć jakąś wymianę. No i teraz jeszcze została nam jedna część draftu, czyli druga runda kobiet. I pora teraz na ostatnią rundę draftu, czyli druga runda kobiet i tutaj ponownie Raw będzie zaczynała jako pierwsze, więc zaczynamy. Mamy tutaj też, jeśli ktoś jest w tag teamie, to jest tutaj zaznaczony. I Raw właśnie akurat wybiera od razu tag team, czyli Katana Chance i Kayden Carter. Jeszcze do niedawno te dwie zawodniczki, jeśli dobrze pamiętam, były mistrzyniami tag teamu na NXT, a teraz będą na Raw, więc Raw od razu zgarnia tag team. Nie ma tutaj niestety dużo tag teamów, ale po pierwsze możemy łączyć jakieś zawodniczki, a po drugie jeszcze jest wiele zawodniczek na Community Creations, które możemy dodać, więc nie martwiłbym się o to, że początkowo nie ma za dużo tych tag teamów kobiecych, ale i tak, tak jak mówiłem, nie ma się martwić, na pewno będzie ciekawie w tej dywizji kobiecej tag teamowej. Przechodzimy do SmackDown i SmackDown wybiera Nikki Cross. Ona to jest jako Nikki A.S.H. dalej, ale nie postanowiłem, że jednak wolę Nikki Cross, żeby już tutaj była, niż Nikki A.S.H., bo to już dawno tą postać już aby nie gra, może tak powiedzieć. Przechodzimy do Raw i na Raw teraz zobaczymy. Na Raw będzie Shayna Baszler. Już zapomniałem szczerze teraz, tak na szybko, gdzie była Ronda Rousey, ale Shayna Baszler też chyba na Raw. Tak mi się wydaje, że też na Raw była. Chyba była na Raw, z tego co mi się wydaje, więc to może być na pewno ciekawe. To na pewno może być ciekawe. Shayna Baszler prawdopodobnie może się tam zmierzyć z Rondą, albo mogą być też w tag teamie tak naprawdę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wracamy do SmackDown na szybko. I na SmackDown będzie Alba Fire. I tutaj nie ma Isle Dawn, czyli tej jej tag team partnerki, z którą tak naprawdę są mistrzyniami tag teamu kobiet na NXT, ale myślę, że ją pobiorę i wtedy ją wrzucimy razem z Albą Fire na SmackDown, bo jednak myślę, że Alba Fire na razie nie ma dla niej takich planów walk solowych, a z Islą Dawn, którą tutaj jeszcze nie ma w grze, którą prawdopodobnie pobiorę, no to możemy zrobić z nich na pewno zawodniczki, które będą walczyły o pasy tag teamu.
Idziemy dalej, wracamy teraz do Monday Night Raw. I na Raw, kto zawita tam? Zawita tam Zoe Stark chyba, tak? Tak, Zoe Stark, też zawodniczka, która na razie jest w NXT. Tutaj już będzie na Raw. Na razie nie jest chyba w takim imieniu, bo dawniej była z Nikitą Lyons, tak mi się wydaje. Ale już teraz nie jest z nią w takim imieniu. Więc też prawdopodobnie będzie miała solową karierę na Raw. Idziemy na SmackDown i na SmackDown będzie Natalia, więc jedna z najbardziej doświadczonych, jak nie najbardziej doświadczona zawodniczka obecnie w rosterze. Chyba walczy od 2008, więc naprawdę niesamowicie długo walczy. Bardzo, bardzo długo walczy. Wydaje mi się właśnie, że nie ma tej na pewno nie ma zawodniczki, która dłużej walczy obecnie w WWE. I na Raw będzie Shotzi. Na Raw będzie Shotzi, która też była poprzednim tutaj na Raw, więc zostaje na brandzie czerwonym, można tak powiedzieć. Kolejny wybór. Teraz wracamy już na niebieski brand. Kto dołączy do SmackDown? Dołączy tam Xia Li, więc też zawodniczka, która chyba, jeśli była, to nie była zbytnio używana, więc może tutaj dostać swoje szanse na, dostać swoją szansę tutaj na SmackDown. Wracamy na Raw. Raw teraz wybierze Carmela, więc Carmela też nie zmienia brandu, Carmela dalej też zostaje na Raw. Mamy tu jeszcze kilka ciekawych takich wyborów, na pewno bym powiedział, że wybór Roxanne Perez jest bardzo ciekawy, Cora Jade też, więc naprawdę są tutaj ciekawe zdecydowanie opcje. I Raw, nie Raw, a SmackDown wybiera Doudrop i też chyba Doudrop zmienię na Piper Niven, bo też powinna, chyba jednak się w sumie lepiej, żeby nazywała się Piper Niven, więc to pewnie też będę miał do zmiany. I teraz wracamy na Raw chyba, mam nadzieję, że się nie pogubiłem po raz kolejny. I Raw wybiera Roxanne Perez, więc to jest bardzo dobry wybór. Roxanne Perez to jest przyszłość WWE i też teraźniejszość tu mnie z drugiej strony, bo już teraz jest jedną z lepszych zawodniczek. Pomimo, że jest na NXT, to i tak bym powiedział, że jest jedną z lepszych zawodniczek. Idziemy na SmackDown. Czy SmackDown, kogo teraz weźmie? SmackDown weźmie Lacey Evans. Też zawodniczka, która dłużej nie miała do roboty w poprzedniej serii. Może tutaj jednak będzie miała więcej szczęścia. Ciekawe jestem, czy Cora Jade, aby przeszła Cora Jade na Raw, to byłoby naprawdę bardzo ciekawie tam. I na Raw jednak będzie Nikita Lyons, więc Nikita Lyons chyba będzie na tym samym brandzie co Zoe Stark. Więc ta rywalizacja może tam się odnowić. Ewentualnie mogą odnowić tag team. No zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Czy Cora Jade uniknie Roxanne Perez i będzie na SmackDown? Tak będzie, Cora Jade będzie na SmackDown, czyli nie będzie tej rywalizacji. Też dawniej tag team, jeśli dobrze pamiętam, więc też nie będzie powrotu do tag teamu. Cora Jade będzie na SmackDown i myślę, że spokojnie mogę to powiedzieć, że prędzej czy później pewnie będzie mogła walczyć nawet o pas kobiet na SmackDown. Wracamy na Raw. Czy Raw zgarnie tutaj tag team? Jednak zgarną obecną mistrzynię kobiet na NXT, czyli Indi Hartwell. SmackDown powinno wziąć Gigi Dolin i JC Jane. Tutaj też dalej mam te dwie zawodniczki jako tag team, no bo nie jest dużo tutaj tag teamów tak naprawdę. Nie jest tutaj dużo tag teamów nie jest dużo tag teamów w tej grze, więc wolałem, żeby ten tag team dalej został, więc zobaczmy, czy SmackDown, czy to w sumie powinno być Raw nawet, już nie pamiętam szczerze. Wydaje mi się, że to SmackDown, ale z drugiej strony to SmackDown powinno ostatnio wybierać, więc wydaje mi się, że jednak może do Raw idzie Sonya Deville, no nie wiem, już naprawdę pomyliłem troszkę, ale to wszystko na nagraniu zobaczę i wtedy będę pewny, więc Gigi Dolin i JC Jane trafiają do tego drugiego brandu, bo tak jak mówiłem, nie jestem na 100% już pewny, dużo tego, naprawdę dużo tego losowania było, więc ja teraz muszę zobaczyć z powrotem kto gdzie oczywiście trafił, no i teraz już z powrotem widzimy się w grze. I pora teraz już na sam koniec odcinka prześledzić wszystko dokładnie, jak to wygląda, kto gdzie jest. I zaczynam. Najpierw Adam Cole jest na Raw, już były, można tak powiedzieć, mistrz Intercontinental, wygrał na WrestleMania, ale musiał zwakować pas przez to, że został wytransferowany, można tak powiedzieć, czy tam wybrany na Raw. AJ Styles zostaje na SmackDown. Jak oczywiście na przykład ktoś nie ma, jak na przykład Akira Tozawa nie ma żadnego brandu, to znaczy, że on jest wolnym agentem, czyli może występować raz na SmackDown, raz na Raw, raz na SmackDown. Możliwe, że będzie ktoś chciał z nim w przyszłości podpisać kontrakt, to oczywiście też będzie mógł zrobić. Alba Fire jest na SmackDown, ona będzie musiała czekać na Isle Dawn, czyli na swoją tag team partnerkę i prawdopodobnie mogą być jednymi z faworytkami do wygrania tak naprawdę tego pasu jako pierwsze, bo jeszcze nie wiemy, kto wygra jako pierwszy te pasy. Alexa Bliss w tym sezonie będzie na Raw,
Aliyah będzie na SmackDown. Prawdopodobnie będzie tworzyć tag team z Raquel Gonzalez, ale też nie musi, jeśli nie będą chciały. Angel i Humberto zostają, choć nie, oni byli na Raw chyba poprzednio, a teraz będą na SmackDown. Street Profits zostają na SmackDown. Apollo Crews też zostaje na SmackDown. Asuka zostaje na Raw. Fury zostaje na Raw. Idąc dalej, kolejna osoba to Bayley będzie na SmackDown, ale tym razem będzie z Damage Control, z Io Sky i Dakota Kai. Becky przenosi się na Raw, to jest dość duża zamiana, jedna z większych jeśli chodzi o zawodniczki wszystkie tutaj. Bianca Belair zostaje na SmackDown. Biggie jest teraz na SmackDown, poprzednio byli na Raw całe New Day, a teraz całe New Day jest na SmackDown i mają też pasy, co jest ważne, pasy tak teamu. Bobby Lashley jest na Raw tutaj dalej, drugi rok z rzędu. Braun Strowman będzie też tutaj drugi rok z rzędu na Raw. Idąc dalej, Lesnar przychodzi do SmackDown na Raw, to też jest dość duża zmiana, bym powiedział. Bron Breakker będzie na Raw, zawodnik, który jeszcze nie debiutował w main rosterze, ale tam zadebiutuje. Brutus Creed i Julius Creed, bracia Creed, którzy jeszcze też nie debiutowali, będą na Raw tutaj od początku. Bryan Danielson, nasz mistrz World Heavyweight, został na SmackDown, więc też tutaj zachował swój pas. Butch, który był dawniej znany jako Pete Dunne, razem teraz z Brawling Brutes, będzie na SmackDown dalej. Carmella zostaje na Raw. Carmelo Hayes, na ten debiut naprawdę bardzo czekam, bo nie ukrywam, że jest jednym z moich, chyba moim ulubionym jest zawodnikiem, jeśli chodzi o NXT, więc naprawdę nie mogę się czekać, co tutaj przed nim będzie na SmackDown. Idąc dalej, Chad Gable, czyli Alpha Academy, dalej zostaje na Raw. Charlotte Flair dalej zostaje na Raw. Cody Rhodes, co też jest duża zmiana, przechodzi na SmackDown i też stracił pas WWE, ale myślę, że prędzej czy później dostanie szansę walki o pas World Heavyweight tak naprawdę. Idąc dalej, Cora Jade jest na SmackDown, Legado del Fantasma jest na SmackDown, cała Dakota oczywiście razem z Io są na SmackDown, Judgment Day i tam oczywiście, czyli na przykład teraz Damian Priest, Judgment Day są tutaj na SmackDown, Dexter Lumis, który też tutaj debiutuje w tym 2K, on będzie na Raw, Dolph Ziggler będzie razem z takim partnerem Robertem Roode'em na SmackDown, Dominik Mysterio będzie na SmackDown z całym Judgment Day, a na SmackDown też jest Rey Mysterio, więc ta rywalizacja może tam się przedłużyć. Doudrop, czy w sumie bardziej pewnie będzie znana jako Piper Niven, będzie na SmackDown. Drew McIntyre dalej zostaje na SmackDown. Pierwszy mistrz World Heavyweight w historii Universe Mode na tym kanale w poprzedniej serii. On będzie dalej na SmackDown. Edge dalej też się utrzymuje na SmackDown. Eric i Ivar, czyli Viking Raiders, będą na Raw. Balor oczywiście razem z Judgment Day jest na SmackDown. Gigi Dolin jest na Raw. Giovanni Vinci, co nie było pokazywane, jest na Raw, bo oczywiście jak Walter, nie Walter, dawniej Walter oczywiście, teraz Günther, jak on został wybrany przez Raw, no to oczywiście to oznacza, że cała Imperium będzie na Raw. Grayson Waller też ciekawy zawodnik. Waller może też być ciekawą gwiazdą na pewno na SmackDown. Gunther oczywiście wiadomo, że jest na Raw. Corbin, którym też będę musiał zmienić imię na Baron Corbin, będzie na Raw dalej, tak jak rok temu był. Umberto będzie z Angelem na SmackDown. Indi Hartwell będzie na Raw. Ivar będzie razem z Ericiem na Raw. A Io Sky tutaj z Damage Control będzie na SmackDown. JC Jane razem w tag teamie z Gigi Dolin będą na Raw. Idąc dalej, Jimmy i Jay będą na Monday Night Raw. Oni też na pewno będą szukali ewentualnej walki o pasy tag teamu prędzej czy później. Jinder Mahal będzie na SmackDown razem z Shankim. Oczywiście Joaquin Wild z Legado del Fantasma dalej jest na SmackDown. Cena zostaje dalej na SmackDown. Johnny Gargano będzie teraz na Raw. Cały sezon poprzedni spędził na SmackDown. Długo był tam mistrzem. Julius Creed razem z Brutusem Creedem? Tak, z Brutusem będą na Raw. Karrion Kross będzie na Raw, też zostaje na Raw. Katana Chance razem z Caden Carter, jeden z lepszych też tak teamów na pewno, będzie na Raw. Kevin Owens, który ma zagwarantowaną walkę o pas, no to pewnie będzie w tym wypadku pas WWE Championship, zostaje tutaj na Raw, więc na pewno też na niego trzeba patrzeć w kontekście walki o pas. Kofi Kingston, czyli mistrz tag teamu i co jest ważne, ostatecznie pasy tag teamu będą jedne, bo tak postanowiłem, że jednak tak zrobimy, więc Kofi Kingston i Xavier Woods obydwoje będą mieli pasy i Raw i SmackDown. LA Knight będzie na SmackDown, Lacey Evans też będzie na SmackDown, Liv Morgan będzie na SmackDown, na pewno będzie trzeba tutaj, myślę, że upatrywać Liv jako jedną z pierwszych pretendentek do pasa Ripley. Liv też wygrała Battle Royale, więc też ma walkę o pas zapewnioną w przyszłości. Logan Paul jest na SmackDown, też jestem ciekawy, co on zrobi na SmackDown. Ludwik Kaiser z całym Imperium jest na Raw. Masua, nie pamiętam naprawdę, zawsze zapominam jego akurat jak się wymawia, ale on będzie na Raw. Madcap Moss będzie na SmackDown, Mansoor
będzie Mansur, nie wiem, naprawdę tych dwóch zawsze miałem problemy z wymawiałem. Jakoś po prostu oglądam i słyszę, ale jakoś zawsze zapomnę i tak jak się wymawia, ale oni, chyba Maximum Male Models, tak się nazywają, oni będą na Raw. Matt Riddle będzie na Raw, The Miz będzie na Raw, Montez Ford będzie na SmackDown razem z Angelo, Ali jest na SmackDown dalej, MVP razem z Omosem jest na SmackDown, Natalia jest na SmackDown, Nikki Sage, ale tam naprawdę Nikki Cross jest na SmackDown, Nikita Lyons będzie na Raw, też będzie zawodniczka, która będzie debiutowała, Omos oczywiście jest na SmackDown, Otis razem z Chadem Gablem są na Raw, Queen Zelina jest na Raw, Randy Orton jest na SmackDown, też jest ciekawa zamiana, on był na Raw poprzednio, teraz jest na SmackDown. Raquel będzie na SmackDown, też nie wiadomo jeszcze, czy będzie w tak nie zaliją, ale na pewno będzie na SmackDown. Rey Mysterio zostaje na SmackDown, by Miss World Heavyweight, Ripley, mistrzyni, zostaje tutaj na SmackDown i ona ma pas oczywiście kobiet SmackDown, a pas kobiet Raw będzie zwakowany. Może nie zwakowany, bo nie było tego pasu, tylko będzie, dowiemy się, kto będzie mistrzynią pewnie na następnym pay-per-view. Ricochet jest na Raw, Rich Holland razem z Brawling Brutes jest na SmackDown, Robert Roode jest na SmackDown. Roman Reigns dalej, czyli Tribal Chief tutaj już nie mistrz, ale dalej zostaje na Raw razem z całym Bloodline'em. Ronda zostaje tutaj na Raw. Roxanne Perez będzie na Raw, to też będzie na pewno bardzo ciekawe. Sami Zayn jest na Raw. Santos Escobar, lider Legado del Fantasma jest na SmackDown. Rollins zostaje na Raw i też zostaje jako mistrz United States. Shanky razem z Jinderem jest na SmackDown. Shayna Baszler jest na Raw, tam może potencjalny tag team z Rondą. Sheamus, lider Brawling Brutes jest na SmackDown. Nakamura zostaje na Raw, Shotzi zostaje na Raw, Solo będzie na Raw, też jestem ciekawy co jest w planach dla Solo, czyli dla tego najmłodszego, chyba tak, najmłodszego uczestnika Bloodline'u. Sonya Deville jest na SmackDown. Następnie jest tutaj Ciampa wraca są na SmackDown, on w poprzedniej serii był na SmackDown, potem poszedł na Raw, a tutaj będzie ostatecznie na SmackDown zaczynał. Tyler Bate przenosi się na Raw. Jeszcze tutaj pod koniec sam Veer Mahan będzie na SmackDown, Wesley będzie na SmackDown, Xavier Woods, mistrz tag teamu, będzie na SmackDown, Xia Li będzie na SmackDown i na sam koniec Zoey Stark będzie na Raw, więc tak to wygląda. Więc jedyne co nam zostało, to w następnym odcinku zacząć tak naprawdę już na dobre Universe Mode, czyli pierwsze Raw, potem pierwszy SmackDown. Myślę, że zrobimy sobie 4 Raw, 4 SmackDown, potem pierwsze pay-per-view, bo w kalendarzu mamy tutaj już tutaj WrestleMania Backlash, ale jednak przesuniemy sobie to później. Kalendarz też własny tutaj zrobię, więc do tego wszystkiego przejdziemy w przyszłości. No a na dzisiaj byłoby to tyle. Mam nadzieję, że no w sumie film nie był jakiś niesamowity, bo to tylko był draft, naprawdę tylko wybieranie zawodników, tylko losowanie zawodników, a i tak mam nadzieję, że odcinek był spoko i mam nadzieję, że oczywiście zostaniecie na całą serię, bo myślę, że poprzednia seria była bardzo fajna, ta myślę, że też będzie bardzo fajna, więc myślę, że warto oglądać. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!